realize what your life means? Stop with the bullshit. What are you so afraid of? Siemanko, z tej strony Geeks. Witajcie w kolejnym odcinku z gry The Last of Us Part 1. Znajdujemy się w mieście Salt Lake City. Jesteśmy w drodze do szpitala świetlików, znaczy szpitala, w którym mamy nadzieję znaleźć świetlików. I trafiliśmy po drodze na taki podziemny garaż pełen zombiaków. No i cóż, trzeba je wyeliminować. Najlepiej pewnie jakoś po cichu, co? Dobra, tu są chyba trzy. Dość bliskie odległości od siebie. Może tak po cichutku tym razem? Dobra. Nie wiem, czy uda mi się ta sama sztuczka z tymi kolejnymi, bo są trochę za blisko siebie, mam wrażenie. Dobra, mam tylko trzy amunicji do rewolweru. Może go troszkę odciągnę? Szczaił się czy nie? Dobra, chyba jest spoko. No, tutaj aż są drzwi wywalone. Dobra, lecimy z ostatnim. Dobra. Pięknie, Joel. Dobra robota. Okej, co dalej? Okej, nic nie słyszę. A na pewno ktoś tutaj jeszcze musi być. Dobra, jest jakieś wyjście. O, i są zapasy. Nice. Dobra, 25 części aż. Milutko. Okej. Ale zapasy oznaczają też zawsze rozróbę. Zbliżającą się walkę. Dobra. Tu są buteleczki. O kurwa, znowu purchlak. Czekajcie, dwa purchlaki? O kurwa. No to robi się ciekawie. Jak wspominałem w poprzednim odcinku, wiedziałem, że tutaj będzie niezła jadka, ale aż taka. No, czekajcie, co by tutaj... O, ulepszę sobie rureczkę. Jak jeszcze wspominałem, tutaj na ciężarówce jest ostatni podręcznik szkoleniowy. Zaraz go zgarnę. O, mordę. Bydlaki. Okej, czekajcie, muszę się jakoś przygotować. Tutaj słabiutko, jeśli chodzi o amunicję. Bardzo słabiutko, ale mam tak. Mam full miotacza ognia. Troszkę strzelby. Full karabinu myśliwskiego, jeśli chodzi o amunicję oczywiście. Powinno być okej. Dobra, jest i on. Zobaczmy. Rozdział 13. Zwiększony promień wybuchu. Naziemne materiały wybuchowe. Shrapnel. Istotnym elementem zwiększenia siły rażenia materiału wybuchowego jest wytwarzanie przez niego jak największej liczby odłamków. Okej. No i wpadło trofeum. Promień eksplozji zwiększa się dwukrotnie. O, w sumie jest bardzo dobra wiadomość, bo mogę spróbować rzucić im te dwie pułapki między nich. Dajcie łaski. Chyba żyją jeszcze. Najgorzej. O fuck, rzucają we mnie tym gównem. Czekajcie. O nie.
O nie! Ale spieprzyłem. Kurde, przez chwilę nie wiedziałem co zrobić, bo kliknąłem złapanie go. I jednocześnie potem strzał. Dobra, ale to tak, początek jest ok. Tylko rzucę im jeszcze właśnie bombkę dymną. Dobra. O. Gincie. Jozy. Wszystko na nim wykorzystam, ale trudno. Jeszcze mi się tutaj pierdzielił ten klikacz. Dobra. Jest jadka. Spalę was kurwa wszystkich. Gincie. Gin kurklaku. Jaki to jest twardy dziadostwo. O. Jeszcze żyjesz? Fuck. Wow. Takiej jadki jeszcze nie miałem w tej grze. Dało to się oczywiście zrobić po cichu. Ale po co? Tak jest śmieszniej. Dobra, to zrobimy tak. Odmiankę. Ale masakra. Strasznie dużo tych materiałów zużyłem, no ale trudno. O, w końcu amunicja do strzelby. Dobra, zobaczę, czy coś po nich zostało. O! Dawaj, dawaj. Jeszcze tam coś leży. O! No i pięknie. Fiu! To było grube. Dobra, co my tu mamy? Może jeszcze coś znajdę. Dobra, tu tylko butelki. O! Co i zapas. Dobra, chciałbym sobie zrobić bombę gwoździową, ale niestety nie mam już surowcy. Surowców, przepraszam. Dobra. Co tędy, tak? Ellie, get on up there and drop that crate for me. Dziękuję. Dobra. Ciekawe, czy ich tutaj będzie jeszcze dużo. Mam nadzieję, że nie. Okej. Dobra, to zanurkujmy. Zobaczymy, czy coś tutaj jest. O, rybka. Dobra, tutaj no nic, nic. Co, jak mamy tam wejść? O. A ja właśnie dałem i co? Ty nie dasz rady, Ellie. Daj spokój. Dobra. Trzymaj.
No. Zapraszam. Idziesz? Co jest? Czekajcie, ona mi się chyba zbugowała. Może ja muszę wejść najpierw w tą drabinę. Już? Dobra. Zobaczmy, co tam jest na końcu. O, komiks. Is that comics he's been reading? Mhm. Dzikie światło gwiazd. Księga 13. Kataliza. W obliczu porażki Daniela i James decydują się ponieść największą ofiarę dla ludzkości. Skierować okręt z bombą antywęglową oraz nimi samymi na pokładzie prosto w gwiazdę neutronową. Eksplozja, jaka następuje, jest najbardziej niebywałym wydarzeniem astronomicznym od momentu uformowania się galaktyki, a w jej wyniku zniszczona zostaje flota podróżnych, ich świat, a także niezliczone układy gwiazd. Czy poświęcenie dwojga największych bohaterów ludzkości wystarczy, aby wyrwać się z żelaznego uścisku podróżnych? No ciekawe, czy udało mi się znaleźć wszystkie te komiksy. Dobra, tutaj można sobie zeskoczyć. Mogę też walnąć na bańkę po prostu. Albo na bombę. Whatever. Dobra, Joel. Znajdź coś ciekawego, okej? Okay? O! Zobaczcie, można było też tutaj tak przepłynąć. I pewnie o to chodziło twórcom. Że mieliśmy tu przepłynąć. I dopiero w ten sposób zdobyć tę drabinę. Widzicie? Ta, teraz się dopiero skrypty odpaliły. Śmiesznie. Dobra, wleziesz ty, czy nie? Już? Dobra, nieważne. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś jest oprócz ryb. Jest but. Okej, ale słaby to progres. Dobra, tędy nie wyjdę raczej. O. No i co jest? Ona się zbugowała. Bez kitu. O Boże. Dobra, czekajcie. Muszę wczytać punkt kontrolny w takim razie. Alright, just stick to the edge. It's shallow over there. Dobra, jak widzicie, wczytałem sobie. Musiałem całą sekwencję powtórzyć dokładnie w taki sposób, jaki zaplanowali sobie twórcy, czyli najpierw przepłynąć pod, potem dopiero wziąć drabinę. Ech, i dopiero uruchomiły się odpowiednie skrypty. No cóż, czasem bywa. Dobra, nie marudź. Okej. Okay. Czekajcie, ta amunicja jest zebrana. Okej, co my tu mamy? Mogę ją podsadzić. O nie! Kurde, mnie też przestraszył. No, zobaczymy, czy zdechnął. Ja mam wątpliwości, czy ta cała wyprawa cokolwiek da, cokolwiek zmieni. Może się okazać przecież, że ci te świetliki już nie żyją dawno. A, czekajcie, coś chcę stworzyć. Dobra, zrobię to. Koktajl sobie zrobię. W ten sposób zużyję trochę szmatek. O! Jest stół do ulepszeń. O, i przypomniało mi się też... O, właśnie. To jest ostatni stół do ulepszeń w takim razie, bo wpadło mi... wpadło mi osiągnięcie. A przypomniało mi się, że tutaj też jest... są drzwi na ostrze, widzicie? Więc w środku pewnie są jakieś materiały.
Kurczę, skoro to jest ostatni stół do ulepszeń, to znaczy, że zbliżamy się do końca gry. Ciekawe. Dobra, jeszcze 50 części. To sam koniec, wspaniale. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Jakiegoś gościa mamy. No, też Max. Czy co? On ma jeszcze. Aha, dobra, te dwie strzały są połamane. Okej. Dobra. Dużo zapasów, bardzo dużo. O, w końcu mnie stać na stworzenie bombki. Dobra, chyba wszystko zebrałem. Cóż, pora na ulepszonka. Naprawdę ostatni już w tej grze? Kurczę. Miałem nadzieję jeszcze bardziej się dopakować. Dobra, to dajcie mi chwilę, jeszcze muszę się zastanowić, co właściwie ulepszyć. To moje ostatnie 95 części, jak się okazuje. Dobra, wiecie co? Ulepszę sobie karabin myśliwski. Strasznie lubię tę broń, a zostało mi jedno ulepszenie za 75 części. Przebicie pancerza plus 100%. Dobra, mam jeszcze 20 części, to chyba już nie za bardzo cokolwiek ulepszę, chociaż... O! Tak sobie myślę, o! Może obrzynka? Szybkość przeładowania? Mniejszy rozrzut? A może zwykły pistolet? O! Szybkostrzelność. Czy to jest mi aż tak potrzebne? Dobra, nie. Sorka, że się tak motam, ale no... Ostatnie części, więc... Trzeba coś... rozsądnego tutaj ulepszyć. Dobra, czyli obrzynek jednak i zmniejszę sobie odrzut. No i dobra. Pięknie. Myślę, że tak. To od razu sobie wyekwipuję mój nowy, ulepszony karabinek. 3 kule w magazynku, plus 100% przebicia. Także jest naprawdę nieźle. Dobrze, szefowo, spokojnie. O! Patrzcie. Szpital St. Mary's, czyli Świętej Marii. Dobra. Fajnie. A co my tutaj mamy? O, można przepłynąć gdzieś pod. Ciekawe. Dobra, to dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj troszeczkę poszperam. To ciekawe. Wow, gdzie ja wlazłem?
proszę. Jakieś tajemne przejścia. Ale chyba o to chodziło po prostu, żeby tędy przejść. A, no tak. Jest i legendarna już paleta. No dobra. A jeszcze chcę sobie tutaj zanurkować, sprawdzić, czy tutaj coś jest. Fajne przejście tam wymyślili, nie? Że trzeba było przepłynąć tunelem jakoś. Fajna opcja. Dobra, nic tutaj nie ma. Wskakuj, mała. Get on. Okay there. I'm on it. Be careful. I got you. Doskoczysz? Dobra, dała radę. Tylko jak ja wejdę. Okej, chyba że się rozpędzę tutaj. Dam susa. Tu też nie wejdę. No i co? Gdzie ona jest? Coś mi zrzuciła. Aha, dobra. Drabinę. Pięknie. No i kurwa, pochwaliłem. Damn ladder broke off the wall. Now what? I'll figure something out. Mhm. Dobra, muszę ją chyba tam jakoś przetransportować. Jesus. No dobra, czyli co, jeszcze raz trzeba przepłynąć? Okej, dobra. Ech, takie już niepotrzebne utrudnienie z ich strony, naprawdę. Ale śmieci. No dobra, panie Joelu. A czekajcie, ja chyba tego nie sprawdziłem, tego pomieszczenia. Dobra. No jak, chłopie, no tak jak wlazłeś wcześniej. Normalnie. Się trzeba czasem nabiegać, co? No dobra, jest i drabinka. Teraz ją zrzucimy, przeniesiemy i będzie git. Easy, Joel. Easy. Dobra. I cyk. Oh, I see. Good idea. Pero teraz się skapnąłeś, co on chce zrobić? O, oh, Eli, Eli. Ale piękne oświetlenie, co? Oh boy. Let me go ahead and you follow my lead. Okay, right behind you. Kurde, ale nurt, co? Tędy. Dawaj, Eli. Dasz radę. Pięknie. Jak rącza gazela. Jezu. Ale Joel to sobie kiepsko radzi. Come on, jump. You're gonna catch me? I got you. See? You didn't even need me. Let's get the hell off this thing.
Jezu, przed chwilą miałem wrażenie, że się zaraz urwie, wiecie? Jak Joel na to skoczył, a potem jeszcze Ellie na dokładkę. O nie. Dawaj, 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 dawaj. Fuck. Skakuj. O nie. O, łap się, łap się, łap się. Dawaj, 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 Joel. Jak cię porwie, no to już po tobie. O nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Mogę się coś złapać? O! Dajesz, dajesz, dajesz. O nie, jeszcze ona wpadła. Zobaczcie, ona nie umie pływać. O, w mordę. Tam jest. Się opiła wody? Może nie. Dawaj, 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 Joel. O Boże. Hands in the air. She's not breathing. Hands in the fucking air. Spierdalaj stąd. Nie widzi, że ją reanimuje? Co za chuj. Sorry, ale się wkurzyłem. Welcome to the Fireflies. Sorry about that. They didn't know who you were. And Ellie? She's all right. They brought her back. You came all this way. How'd you do it? It was her. She fought like hell to get here. Maybe it was meant to be. I lost most of my crew crossing the country. I pretty much lost everything. And then you show up and somehow we find you just in time to save her. Maybe it was meant to be. Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care. I worry. Just let me see her, please. You can't. She's being prepped for surgery. Jaki kurwa operacja? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Chcecie ją kurwa poświęcić? Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where. Stop. I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. Serio? I knew her since she was born. I promised your mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me, or even her. There is no other choice here. March him out of here. He tries anything, shoot him. Ty suko. Don't waste this gift, Joel.
Myślę, że Joel tego nie puści płazem. Get up. I said get up. I said move. Nie drażni lwa. Which way? Czy to był jej plecak? Keep walking. I said keep walking. Dobrze. Where was the operating room? I ain't got time for this. Where? Where? Top floor, the far end. O kurde. Żarty się skończyły, Wise. The smuggler, he's in here. Dobra, czas wypróbować na was. Moje nowe sztuczki. Dobra. Gdzie reszta cwaniaków? Ale ich tu jest. Wow. Dobra, czekajcie. Tam jest dwóch. Leży. Uuu, ależ to przebicie pancerza jest zajebiste. Trafiłem go w hełm i od razu padł. Momentalnie. Dobra, reszta się kitra. No i kurwa rozsądnie. To zaraz Joel rozniesie. Dobra. Jedna menda. No chodź. Stawaj, Wise. Dobra, tu jest kilku kolejnych. No. Idziemy z nimi. Kurde, nie trafiłem. Znowu. O ty Wise'a. No chodź. Dobra. Leży. Gdzie ten ostatni? Tam gdzieś jest jeden. A czekajcie, ktoś mi chyba zachodzi od boku, no. Sprytnie. Ale nie dość sprytnie. I co? Fajnie tak było sobie skakać? Dobra, czekajcie. Dobra, jest tutaj jeden. Dobra, tutaj kolejni. Ale jadka. Dobra.
No chodź. O kurde. To menda. Oh shit. Kolejne. Kurde, ma karabin. Tam jest kolejny, już widzę latareczkę. O! Nowa broń, karabin automatyczny. Próbujmy. To chyba M4. No. Kurde, chociaż tak ładnie się tam wystawił. Zbieram po nich. Dobra, tylko jeden chyba został, nie? Tak, gdzieś tam w oddali. Dobra, to na nim użyjemy nowej zabawki. Jest. O kurde, jaki to ma odrzut. Ale niezłe. Szkoda, że nie da się tego ulepszyć na stole. To była naprawdę... po prostu... broń zagłady, nie? Totalnie. Dobra, czekajcie, trzeba to poszperać. Gdzie jest Eli? No dobra. Praktycznie całe piętro jest przeszukane. Jeszcze tylko sobie zobaczę, czy jest coś tutaj na recepcji. O, dobra. Jeszcze coś tam znalazłem. Okej. Lecimy dalej. O-o. Down this way. Stay alert. O kurde. Aż mi się gra przycięła. Miałem włączoną latarkę. Jezu, ale zaskoczyli mnie trochę. Tak wbiegli na mnie. No, czekajcie. Trzeba zrobić jakieś rzeczy. Właśnie, jakieś bombki. Bombki, koktajle. Apteczki. Wszystko co się da. I to wise. Dobra. Wezmę karabin, bo widzę, że dużo amunicji znajduje do niego. O kurwa. Ale szarpie. Shit. Uff, strasznie. O! W końcu suple. Jak na szpital to znalazłem wcześniej naprawdę mało supli. Wiecie? Czekajcie, mogę chyba coś ulepszyć. Dobra, szybkie leczenie na trzeci poziom. I to chyba wszystko będzie. O, z tego co wiem, tutaj są ostatnie drzwi. Chyba jedna z ostatnich drzwi na ten. No, Boże, na ostrze. Zabrakło mi słowa. Gdzieś tutaj powinny być. No, coś jeszcze. Przy recepcji na pewno. Czekajcie. Może gdzieś tam, na końcu.
Okej, może to nie jest ta recepcja. Nie no, wydaje mi się, że ta. Czekajcie. Serio, to nie tu? Momencik, muszę to sprawdzić. No dobra, pomyliłem się. To jednak nie jest ta recepcja. Jakaś inna. Idziemy dalej. Morda. Goście się dobijają? Chyba tak. Dobra, nic tutaj nie ma. Ale jazda, co? W ogóle masakra. Całą grę ją prowadziłem tutaj, żeby jacyś lekarze ją, kurwa, pokroili żywcem w imię badań. No nie, na to ja nie pozwolę. Co, kolejna arena? Nie wiem, ale wiem, że tutaj jest w końcu ta recepcja, o której myślałem. Tutaj są gdzieś te drzwi. O, co ja znalazłem? Nagranko. April 28. Marlene was right. The girl's infection is like nothing I've ever seen. The cause of her immunity is uncertain. As we've seen in all past cases, the antigenic titers of the patient's cordyceps remain high in both the serum and the cerebrospinal fluid. Blood cultures taken from the patient rapidly grow cordyceps and fungal media in the lab. However, white blood cell lines, including percentages and absolute counts, are completely normal. There is no elevation of pro-inflammatory cytokines, and an MRI of the brain shows no evidence of fungal growth in the limbic regions, which would normally accompany the prodrome of aggression in infected patients. We must find a way to replicate this state under laboratory conditions. We're about to hit a milestone in human history equal to the discovery of penicillin. After years of wandering in circles, we're about to come home. Make a difference. And bring the human race back into control of its own destiny. All of our sacrifices and the hundreds of men and women who've bled for this cause, or worse, will not be in vain. No i oczywiście tam nie przeszkadza im, że przy okazji zabiją jedną małą dziewczynkę. To jest ryzyko. Wliczone. O, są te drzwi. Dobra. Niestety achievementa nie zdobędę, bo ominąłem chyba dokładnie jedne drzwi. W całej grze. O, ale zestawik jest niezły. Chyba na ostateczną walkę. Zobaczymy. Nieźle. Dopakowali mnie przed samym końcem. Patrzcie. Wow. I jeszcze medalionik świetlików. Już ostatni. Okej. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!